Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ogórki po kaszubsku. Bardzo łatwe w wykonaniu i bardzo smaczne. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych ogórków. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. 4 kg młodych, nieprzerośniętych ogórków umyłam. Mogą być również duże, jednak jeżeli będą bardzo duże, przecinam je na pół lub na 4. Tak więc teraz przygotujemy słoiki. Do umytych słoików nakładam koper, ziele angielskie, pieprz, gorczycę, liść laurowy. Tak więc na początek koper. Tak więc mam uszykowane 3 pokrojone papryki, 1 marchewka, 2 duże cebule. Cebule w takie podłużne plasterki, papryka również w plasterki i teraz będziemy układać do słoików naprzemiennie ogórki, 1 plasterek marchewki, 2 plasterki cebuli i papryka, tak żeby było pięknie kolorystycznie. Na każdy słoik dodaję również po 2-3 plasterki czosnku. Przygotujemy teraz zalewę. Do garnka wlewam 2 litry wody. Do tego wlewam 2 szklanki octu. Ocet ma 10%. Szklanka ma pojemność 250 ml. Do tego 1,5 szklanki cukru. 1 duża łyżka soli. Zalewę należy ogrzeć do momentu, aż ten cukier i sól się rozpuści. Zalewę już mam podgrzaną, cukier i sól się rozpuściły. Tak więc teraz przelewam do dzbanka i będziemy wlewać do słoików. Słoiki dokładnie zakręcamy i będziemy pasteryzować je w wodzie 5 minut, licząc czas od zagotowania się wody w garnku. Jeszcze spróbujemy tych ogóreczków. Na ogórki po kaszubsku mówi się również ogórki z papryką i cebulą. Już je spróbujemy. Lekko słodkawo, pikantne. Wydaje mi się, że za krótko stały, bo jeden dzień. Tej ostrości, tego octu jeszcze nie czuć, tylko delikatnie. Jednak są naprawdę smaczne. Wydaje mi się, że jak postoją, nabiorą wtedy takiego aromatu mocniejszego i smaku. No trzeba poczekać ten miesiąc, dwa, żeby one postały w tej zalewie i próbować. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie się na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.